Orędzie 556, Puso Alegre, Brazylia, 1 listopada 1995 roku. Uroczystość wszystkich świętych. Raj jednoczy się z Ziemią. Kontynuuj twą cudowną podróż, moje dziecko, i przyjmij misję, którą ci powierzyłam. Wszędzie widzisz tryumf mojego niepokalanego serca jaki stale rośnie w sercach i duszach. Raj jednoczy się z ziemią. W moim niepokalanym sercu dochodzi codziennie do Waszego spotkania z siostrami i braćmi, którzy poprzedzili Was i tu w górze cieszą się obecnie wieczną szczęśliwością świętych. W światłości Najświętszej Trójcy kontemplują mój plan. Ich szczęście powiększa wizja ostatecznego triumfu Chrystusa – który na koniec ukształtuje nowe niebiosa i nową ziemię. Raj jednoczy się z ziemią w wielkiej wspólnocie modlitwy, zanoszonej przez wszystkie moje dzieci, by Jezus przyspieszył swój powrót w chwale, a cały świat przemieniony został w cudowny ogród łaski i świętości, w którym najświętsza trójca będzie mogła z upodobaniem odbijać swój obraz. Raj jednoczy się z Ziemią, by uformować jedyny zastęp, którego jestem niebieskim Wodzem, mającym prowadzić najważniejszą część walki z szatanem i wszystkimi siłami zła, oraz doprowadzić do osiągnięcia największego zwycięstwa. Raj jednoczy się z Ziemią teraz, gdy przeżywacie końcowy okres oczyszczenia i wielkiego ucisku, to dlatego święci z nieba oświetlają wasze życie. Udzielają Wam wsparcia swą potężną pomocą, bronią Was przed podstępnymi atakami mojego przeciwnika, prowadzą za rękę po drodze świętości, w niecierpliwym oczekiwaniu na spotkanie kiedyś również i Was w wiecznej szczęśliwości. To dlatego zapraszam Was dziś do przeżywania radosnego doświadczenia świętych obcowania. Otrzymacie dzięki temu siłę i odwagę do zniesienia chwil próby, a waszą bolesną drogę, jaką musicie przejść wszyscy, aby przekroczyć promienny próg nadziei, oświetli światłość z raju. Raj jednoczy się z ziemią w niebiańskim ogrodzie mojego niepokalanego serca, ponieważ przez jego tryumf zstąpi z niebios rosa Bożego Miłosierdzia, która doprowadzi cały świat do nowego życia.